Kochani, uroczystość, którą nazywamy uroczystością objawienia Pańskiego, to szczególny czas, ale dobrze wiemy, że w tym okresie narodzenia Pańskiego każdy dzień był wydarzeniem, w którym Bóg objawiał swoją miłość wobec nas, wobec każdego człowieka. Bo jak nie inaczej mówić o uroczystości Bożego Narodzenia, jak właśnie o objawieniu się Boga, który jest miłością, przebaczeniem, miłosierdziem i staje się człowiekiem i przychodzi do nas. Jak inaczej nie mówić o pokłonie pasterzy, którym Bóg się objawił, aby rozpoznali w narodzonym dziecku oczekiwanego Mesjasza. Dzisiaj zwracamy uwagę na to, że Bóg objawia się poganom, objawia się ludziom, którzy nie znali Pisma Świętego, nie żyli w tradycji biblijnej, ale rozpoznają Go po znakach, rozpoznają Go po gwieździe. To jest piękna historia dzisiaj, bardzo symboliczna, mówiąca o ludzkich poszukiwaniach. Mędrcy ze wschodu szukają Mesjasza, szukają króla żydowskiego. Wystarczają im zwykłe, kosmiczne znaki, podpowiedzi, by wyruszyć w drogę, by rozpoznać Boga w małym dziecku, który się narodził. Mędrcy rozpoznają znaki kosmiczne. Widzimy, że Herod, arcykapłani, posługują się swoją tradycją. Szukają informacji w Biblii, w Piśmie Świętym, odkrywają ją. Popatrzmy, to jest jakieś wielkie ludzkie poszukiwanie. Ale jak różne są te motywacje. Mędrcy ze wschodu przychodzą, żeby oddać pokłon. Herod poszukuje nowonarodzonego króla żydowskiego, aby go zabić. Poganie, jakaś ironia Ewangelii Mateusza. Poganie przyjmują żydowskiego Mesjasza. Żydzi spiskują przeciwko niemu. Ta historia, którą Mateusz opowiada nam na początku swojej Ewangelii, wypełni się na ostatnich stronicach tej księgi. Będzie ewangelista używał tych samych słów i zwrotów, by pokazać, jak w ostatnich dniach życia Pana Jezusa właśnie arcykapłani, uczeni w Piśmie, królowie będą spiskować przeciwko Jezusowi. Używa tego samego słownictwa. Mówi właśnie o lęku, o zagrożeniu i o chęci zemsty, żeby pozbyć się Boga ze swojego życia. Z jednej strony są ci, którzy szukają prawdy, szukają wolności i są ci, którzy w Bogu odkrywają zagrożenie dla swojego życia. Boją się Go, chcą Go wyeliminować ze swojego życia, życia społeczeństwa, z historii swojego narodu. Mędrcy ze wschodu, nazywamy ich królami, mówimy, że to są ludzie nauki, myśliciele, ale przede wszystkim dzisiaj chcemy zwrócić uwagę, że są ludźmi, którzy poszukują prawdy, sensu istnienia świata, ale może przede wszystkim poszukują sensu życia ludzkiego. Zaczynają od patrzenia w gwiazdy, ale to nie są zwykli jacyś marzyciele. Oni od tego patrzenia w gwiazdy potrafią przenieść swój wzrok na ziemię, do konkretów swojego życia, by odkryć Boga nie gdzieś na chmurkach w niebie, ale odkryć Boga, który jest tu i teraz na ziemi. Pytają. To są ludzie, którzy zadają pytania. Są ludźmi, którzy mają świadomość, że wszystkiego nie wiedzą, że muszą te różne informacje, te znaki, które Bóg im pokazuje, połączyć w jedną całość, po to, by odkryć sens swojego życia. Bo ludzkie życie to wędrówka, to poszukiwanie, to rzeczywiście umiejętność patrzenia, myślenia,
by rzeczywiście odkryć Boga. I przedziwne jest to spotkanie, bo przecież ta historia poszukiwania prowadzi do spotkania. Padli na twarz, oddali pokłon i ofiarują dary. Złoto, bo odkrywają w tym dziecku narodzonym króla. Kadzidło, bo odkrywają w nim Boga. Mirrę, bo odkrywają w nim prawdziwego człowieka. Niech to opowiadanie posłuży nam do refleksji nad naszymi poszukiwaniami. Czego ja w życiu szukam? Za czym idę? Za czym tęsknię? Czy może już sprowadziłem moje życie do jakichś rytuałów? Już niczego nie oczekuję, niczego nie pragnę, a każda zmiana, każda dobra informacja jest jak w historii króla Heroda, źródłem lęku i niepokoju. Czy jestem człowiekiem poszukującym? Często może zastanawiamy się, czego mam szukać. To nie chodzi, że zgubiłem klucze, czy gdzieś zostawiłem jakieś przedmioty, zginęła mi książka czy dokumenty. Nie o to chodzi. To chodzi o najgłębsze ludzkie pragnienia. Popatrzmy, jak często jako ludzie wiary zaczynamy być ludźmi leniwymi. Już naprawdę niczego nie szukamy, niczego nie pragniemy, niczego w życiu nie oczekujemy. To smutne niejednokrotnie, dlatego taka uroczystość, która zaprasza nas, by pójść za głosem naszych najgłębszych pragnień. A jakie jest najgłębsze pragnienie człowieka? Jak nie odkrywać każdego dnia Boga? Odkrywać sens własnego życia? Ktoś powie, ale co mam odkryć? Moje życie już jest wypełnione. Już wszystko się dokonało. Czego? Co mam odkrywać w moim życiu? Właśnie. Mam tu i teraz odkrywać obecnego Boga. Odkrywać sens, prawdę. Być człowiekiem, który rzeczywiście nie poprzestaje na tym, co dzisiaj. Ale ja ciągle wypatruję Boga, który przychodzi. Jestem ciekawy tego duchowego doświadczenia. Pamiętam i przypomina mi się taka historia jednego z jezuity, wybitnego profesora, patrysty, który zajmował się ojcami Kościoła. Nazywał się Andrzej Bober. Był już człowiekiem schorowanym. Ostatnie dni, gdy oczekiwali i on swojej śmierci, przyszedł do niego współbrat i się pyta: Andrzeju, co ci potrzeba? Coś może ci przynieść? Jakąś chcesz, nie wiem, już książki to nie będziesz czytał przecież, bo przecież za chwilę staniesz przed obliczem Najwyższego. On poprosił, to były lata, właśnie jakie to były lata, 70. chyba. Mówi, jakbyś mógł przynieść mi do pokoju telewizor. Telewizor? Tak, bo za chwilę będzie bardzo ciekawy program naukowy. I chciałbym się dowiedzieć, bo będzie mówił o kosmosie, o gwiazdach. A ten współbrat mówi, Andrzej, ty za chwilę staniesz przed obliczem Najwyższego, a ty chcesz telewizję oglądać? Ja rozumiem, że prosisz o różaniec, o wspólną modlitwę. Przecież za chwilę Pan Bóg ci wszystko wyjaśni, te mechanizmy kosmosu. On mówi, ale jestem bardzo ciekawy, co w tym programie jest telewizyjnym. I przed śmiercią przynieśli mu telewizor, żeby mógł obejrzeć naukowy program, bo on do końca życia był pasjonatem świata, był pasjonatem życia. Nie mógł tak leżeć i czekać, jak przyjdzie śmierć. On był tak zainteresowany tym, co się dzieje w kosmosie, we wszechświecie, że ostatnia jego prośba to było możliwość obejrzenia programu telewizyjnego, który wyjawiał tajemnice kosmosu. Popatrzmy, zadajmy sobie pytanie, czego ja szukam w moim życiu? Czego pragnę? Czy z pokorą serca staję wobec tajemnicy świata, tajemnicy mojego życia i szukam, zadaję pytania. Jakie pytania ja zadaję? O co pytam moich najbliższych? To, co będzie na kolację, to jest najważniejsze pytanie? Czy pytam o sens mojego życia na modlitwie Boga?
Czy poszukuję tych najgłębszych wartości każdego dnia? Idę za nimi, jak ci mędrcy, pokonuję kilometry duchowej drogi, by spotkać Boga, by się pochylić nad Nim, by oddać Mu cześć i chwałę? Czy jakie są moje pragnienia? Potrzeba wielkiej pokory, by wyruszyć w drogę. Ta pokora rodzi się z mądrości życiowej. Ci ludzie, których nazywamy królami, mędrcami, byli ludźmi rzeczywiście, którzy odkryli mądrość i wiedzieli, że ta mądrość wymaga pokory, wymaga wyruszenia w drogę, by odkryć, że przyszedł na świat król, który chce panować, który chce w moim życiu wprowadzić harmonię i porządek, że jest Bóg, który chce, abym wypełniał w moim życiu Jego wolę, że ten Bóg stał się człowiekiem, jest naszym bratem. Popatrzmy, że ta dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego z jednej strony mówi o poszukiwaniach człowieka, o tej ciągłej pasji, do której jesteśmy zaproszeni, by odkrywać Boga, odkrywać prawdę, odkrywać wolność, odkrywać sens naszego życia. Ale jednocześnie jest to uroczystość, która mówi, że Bóg się objawia, że wychodzi naprzeciw, że Bóg daje nam podpowiedzi, znaki, daje nam ludzi, by odkryć miłość, odkryć sens, odkryć Boga pośród nas. Dlatego ta uroczystość zaprasza nas do pytania o naszą modlitwę. Czy rzeczywiście moja modlitwa jest moim duchowym poszukiwaniem? Jakie są moje pragnienia? O co proszę Boga, idąc na modlitwę? Często sprowadzamy modlitwę do tego, że mam ją odmówić. Ale po co się modlę? Jakiego owocu tej modlitwy oczekuję? Czego pragnę tak naprawdę, żeby Bóg mi ofiarował? Czego pragnę poznać, idąc na modlitwę? Popatrzmy, to jakieś wielkie pytanie o moją duchowość. Czy rzeczywiście jestem człowiekiem duchowych poszukiwań? Gdzie szukam odpowiedzi na pragnienia mojego serca? Czy jestem człowiekiem Biblii, który szuka jak dzisiejsi z dzisiejszej Ewangelii arcykapłani na stronicach Biblii odpowiedzi na moje pytania? A może szukam w mądrych książkach? A może szukam w spotkaniu z mądrymi ludźmi? Gdzie jest ta wspólnota moich poszukiwań? A może jestem jakimś samotnym wędrowcą? Nie można w pojedynkę żyć wiarą. Potrzeba wspólnoty. Może moja rodzina jest tą przestrzenią, gdzie szukamy Boga, gdzie wspólnie się modlimy, wspólnie Go odkrywamy, wspólnie się dzielimy tymi duchowymi doświadczeniami. Trzeba być człowiekiem duchowych pragnień, bo wtedy nasze życie nabiera sensu. Ja nie mogę żyć od promocji w supermarkecie do promocji w supermarkecie, od pracy do domu, od kolacji do śniadania. To jest jakiś przykład życia banalnego, bezsensownego. Dzisiaj ci mędrcy pokazują nam, że trzeba nam wyruszyć na poszukiwania, że nie mogę siedzieć założonymi rękami. Życie ma sens wtedy, kiedy szukam, kiedy pragnę, kiedy nawet wydaje mi się, że jestem już niedołężny i stary. Proszę, przynieście mi telewizor, abym mógł zobaczyć program naukowy, bo chcę poznawać Boga, bo jestem ciągle spragniony poznawania Jego miłości. Bo Bóg jest ciągle nowy, świeży, niepowtarzalny. O tym mówi ta dzisiejsza, tak bardzo symboliczna opowieść z Ewangelii Mateusza. O tym mówi ta historia mędrców, o moich poszukiwaniach. Prośmy więc, by Bóg wzbudził w naszych sercach wielkie pragnienia, wielkie marzenia, wielką ochotę, by wyruszyć w drogę, by rzeczywiście nie żyć tylko jakąś powierzchowną codziennością, szarą, burą, ponurą, bo szkoda na to czasu i szkoda ludzkiego życia. Prośmy, by wzbudził nas Bóg pragnienie piękna,
sensu, miłości i odwagę, by wyruszyć w drogę. Amen.